Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla was kolejny materiał z Tekken 8. Oczywiście z demka, bo kiedy to nagrywam, mamy jeszcze 15 dni do premiery. Pod koniec stycznia premiera Tekken 8 i wtedy z grubej rury lecimy, czy to ze streamami, czy z materiałami, poradnikami itd., itd. Ale dzisiaj zagramy sobie w Super Ghost Battle. To jest tryb, gdzie możemy grać tak naprawdę z najmocniejszymi przeciwnikami dostępnymi w tym demku, bo są tam postacie jakby powiedzmy customowe, są też postacie, których nie ma do wyboru, czyli więcej niż te cztery postacie do wyboru tutaj możemy sobie zagrać, no i one, te postacie mają jakby rangi, nie? Także zagramy sobie dzisiaj z najwyższą rangą, jaka tutaj jest, jak widzicie, to są postacie do wyboru, z którymi możemy walczyć i macie też po prawej stronie ich rangi. Warrior oczywiście to jest dosyć niska ranga, tu mamy jakąś Dominator, nową rangę w ogóle, no ale weźmiemy sobie najsilniejszą postać, czyli Mishima Star, Tekken King, 177 tysięcy, to jest pewnie ten punkty prowess, podejrzewam. Także zagrajmy sobie z najmocniejszym CPU, jaki jest dostępny w demku. A jeżeli chodzi o punkty, bo może być tak, że nie jest taki mocny, ale to zaraz zobaczymy. I tutaj mogą być customowe też stroje, także to jest fajne, bo możemy sobie podejrzeć jakieś inne stroje, nie? Jakie można ustawić. Tekken King, no fajnie to wygląda. Mishima Star, dobra, tu jest mój Kazuya. Zobaczmy, jak wygląda ten drugi. Okej. I oczko Devila ma, nice. Jeszcze takie prądy, ale to świetnie wygląda, dobra. Dobra, to jest mocne. Fajnie to wygląda. Zobaczmy, jak mi... O! No normalnie jakieś ciosy robi, stepuje, kombinuje. Nice. Boom, i oczko, okej. Ale w hell sweepa wpadłem. Aj, mój błąd. Nice, ładnie. Mój błąd, tam przypadkowo się zamieniłem w Devila. Nie wiem dlaczego w sumie. Tutaj nie byłem przygotowany, że to combo siądzie. Bum, bum, bum. Dobra. Trochę warzywo jeszcze. Nie mogę sobie jeszcze zapamiętać wszystkich kombosów. Ale mnie ładnie wybił elektrykiem. Nie mogę sobie jeszcze przypomnieć wszystkich kombosów, jakie powinienem robić. Bo jest to cięższe niż w Tekkenie 7 według mnie. A to też zrobimy. A co tam? Bum. Aj, nie trafiłem, aby było epickie combo. Okej, okay, jest, nice. Ogólnie Devil Kazuya to jest mocarz, naprawdę, polecam wam. Jak lubicie Kazuya, to grajcie sobie tą wersją Devil, bo jest naprawdę mega ciekawa. Okay. O, nie przytankowałem ostatniego hita. Tu przód 3, tak jest. Aj, poczekał, chciałem go wybić, bo naprawdę bardzo mi się podoba to combo po tych laserkach. Nice. O nie. Znowu, okej. Ten jego, jak to się nazywa, hit smash chyba? Ten Ender, ostateczny atak z hitem, to jest chyba hit smash, nie? Wow, zrobiłem dual puncha. I mnie wybił elektrykiem. Ciekawe. Ale mnie występował. Boom. Boom, boom, boom. Let's go. Aj. Nie wiedziałem, co chcę zrobić, ja ostatecznie nic nie zrobiłem. Wow. Nie wierzę, no udało mu się rozwalić mnie. Trochę się bawiłem oczywiście tymi Devilami, bo chcę jedno specyficzne kompo zrobić z oczkami, ale widzicie, jak się nie skupicie, jak fajnie nie gracie, nie znacie jeszcze dobrze systemów i tak dalej, no to nie jest tak łatwo, nie? Także te ghosty możecie sobie na spokojnie grać. Bo to nie jest takie hop-siup, takie proste tak naprawdę.
Jest tutaj jakieś wyzwanie, nie? A, to już było za dużo, okej. No nie, kolego. A to by musiał elektryka chyba prawie że idealnie zrobić, bo Rage Arty, jak mi się kojarzy, uniwersalnie są chyba minus 15 w Tekkenie 8. Także teraz już nie ma takiego pewnego karania Rage Artów, jak to było. Jak to było w Tekkenie 7, nie? Jest mniejsza kara na Rage Art. Dobra. Bum, bum. Aj, nie trafiłem, już było za dużo. Nice. Znowu chciał przy podbiegu zrobić. Uuu. Mega ciekawe combo. Pewnie w jakichś sytuacjach to potrafi siąść. Okej. No zawsze tego Rage Drive'a tam robi. Zauważyłem. Aj. Bum, bum, bum. Okej. Okay. Da się tą animację skancelować, by the way. Jakby ktoś był ciekawy. Da się tą animację skancelować. Tego Hellsweepa specjalnego przy formie Devila. Trzymając tył. Normalnie robicie Hellsweepa. 4-1-1 dociskacie. I jak będziecie trzymać tył albo wciskać tył, no to skanceluje wam tą animację, nie? I nie będzie tego filmiku na końcu. To taka ciekawostka. I jeszcze chyba są jakieś opcje, gdzie tak możecie właśnie ukazuje i zrobić. Jak dobrze pamiętam. Nice. I będzie low. Tak jest. Nice. Czy on mi wybił sweepa elektrykiem? Okej. Okay. Dobra, zobaczmy tego Rage'arta. Bardzo ładne Rage'arty są w Tekkenie 8. Więc zobaczmy, dlaczego nie. W ogóle napiszcie mi w komentarzach, kogo zamierzacie mainować w Tekkenie 8. Czy jest wasza postać, czy może chcecie próbować kogoś nowego, typu jakaś Reina czy Victor, czy nie ma waszej postaci i będziecie mieli problem z wyborem. Dajcie mi znać, kogo chcecie mainować sobie w tym, w Tekkenie 8. Robię jeszcze, no, przez większy czas robię kombosy. O, ale ładnie zestepował. Kombosy z Tekkena 7, szczególnie jak tutaj sobie omawiam i komentuję te walki. O! Ciekawe. Bum, bum. Bum, bum. Nice. Okej, znowu hit wykorzystany. A teraz ja. Yes, let's go. Ogólnie już teraz was mogę zaprosić na premierowy stream, który będzie 26 w piątek, pewnie gdzieś w godzinach tam wieczornych, typu 18 czy coś takiego, bo będę razem z Tundrą, jadę do Wrocławia, będziemy razem z Tundrą grać, także naprawdę będzie fajnie i polecam wam wbić na tego streamka, bo będziemy sprawdzać te kanały, testować, grać na pewno dużo rankedów, grać z widzami i tak dalej, nie? Także robię premierowego streamka z Tekkena 8, więc fajnie jak wpadniecie. Bum, bum, bum. Dobra. Nice, mamy to. Okej, okay, myślę, że trzy walki starczą. Jedną przegraliśmy, pierwszą, później dwie wygrane. Co do tego premierowego streama, no to jeszcze będę robił dedykowany filmik, ale już was teraz, tych co oglądają każdy mój materiał, mogę na takie wydarzenie zaprosić. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Trenujcie i widzimy się w Tekkenie 8. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.